No jak on tak szybko zabija tą legendę? To nie ma sensu kompletnie. Nie wiem co mam tutaj zrobić już. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj walczące kotki. Pod ostatnim odcinkiem takie oto wyniki zostały zostawione i powiem wam, prawie 4000 łapek pod walczącymi kotkami. To jest naprawdę wyśmienity wynik. Prosiłem was o 3000, bo powiedziałem, że wtedy będziemy częściej walczące kotki, będą wtedy częściej. No i faktycznie będą. Dzisiaj obiecałem wam też w poprzednim odcinku, że będzie ostatnia walka, czyli Moon. Doszedłem do Moona, dzisiaj będzie walka z bossem i czuję, że będzie bardzo trudna. Nie wiem tak naprawdę, czy uda nam się wygrać. Jeżeli zostawicie 3000 łapek, to uda się. Mam taką nadzieję przynajmniej. Do tego jest kilka nowych rzeczy. Jak widzicie, mamy rare kapsułę jedną do otwarcia. Są też platinowe kapsuły, ale to może w następnym odcinku. A, no i dzisiaj jest też event. Z racji 30 milionów pobrań tej gry jest nowy stage eventowy, w którym musimy pokonać bardzo ciekawego bossa, więc to dzisiaj wszystko zrobimy. Zapraszam do oglądania. Widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, ale że ty chcesz go częściej widywać, to wcześniej przecież subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj zaznacz i potwierdź. Do tego zostaw lajka pod filmem, a na koniec zalajkuj mojego fanpage'a, na którym jest jeszcze więcej moich gorących fotek. Zapraszam. Dobra, jesteśmy już w grze i zacznijmy może od zwykłej kapsuły, bo czemu by nie? Zawsze... o, tutaj mamy kapsułę. Aha, to nie, to tamtego nie chcę, chcę tą, ponieważ tam mamy te cat vitaminsy. No i tak, ostatnio zacząłem troszeczkę więcej grać, ponieważ jak tutaj się przeprowadziłem, mój brat jest wielkim fanem walczących kotków i pokazywał mi jakieś tam takie różne rzeczy w tych walczących kotkach, jakie są na wyższych poziomach, jakie są ciekawe koty, i w sumie troszeczkę wróciła mi chęć nagrywania tej gry. Chciałbym być dalej niż jestem obecnie. No i taki jest plan. Nie wiem czemu tamto... O nie, nie chcę tego wymienić. Nie wiem czemu wymieniłem tam... Znaczy wysłałem tamto do stage'u, powinienem to po prostu dodać w tym momencie. Chcę to dodać, otworzymy jeszcze jedną tą kapsułę. Dzisiaj też otworzymy rerową kapsułę. A w następnym odcinku może, jeżeli będzie wystarczająca liczba łapek, jeżeli będzie to 3000 łapek, to kupimy platynowe kapsuły, w którym jest 100% super uber rare, więc... Będzie ciekawie, będzie... O, to też wysłałem do straży, dobra, bo ja tutaj gadam i nie myślę, więc zróbmy to. Zobaczmy, mamy te platinum ticketsy za 7,99 dolara, nie wiem ile to jest dokładnie złoty, ale no trochę jest. Możemy kupić właśnie, właśnie to i dostajemy tak, nie dość, że dostajemy cat fooda 100, to 100 tysięcy expa i w tym jest chyba gwaranto, tak, a nie, tak, 100% szansy na uber rera, czyli nie na super uber rera, tylko uber rera. Nie wiem czym to się różni, ale na pewno to sobie kupimy w przyszłym odcinku, jeżeli w tym odcinku będzie 3000 łapek, polecam. A na dzisiaj tutaj wchodzimy oczywiście na te specjalne stage i mamy 3 miliony celebration gifts galore. Mój brat już to przeżył na swoim koncie, dostał fajne nagrody, więc myślę, że ja sobie to zagram, chociaż to aż kosztuje 100 energii. Spróbujemy, myślę, że wyjdzie bardzo fajnie. Jesteśmy w chmurach z tego co widać i gdzie jest przeciwnik? Tutaj! I jak widzicie, to jest właśnie nasz przeciwnik, to jest ten boss, o którym mówiłem. Tort na 30 milionów i ten tort jest niesiony przez dużo zwykłych tych piesków, więc nie powinno być źle, ten jeszcze tutaj strzela fajerwerkami. Wygląda to całkiem fajnie. Jestem ciekawy, jak te nasze kotki na żabkach sobie dadzą radę w tym wypadku. Mam nadzieję, że też tutaj nie będzie nic jakiegoś mega mocnego. Z tego co wiem, nie będzie. Ale i tak pewnie będzie trzeba troszeczkę pobić różnymi rzeczami właśnie tutaj tych przeciwników. Idą ci kolesie z tymi fajerwerkami, wyglądają dość zabawnie. Na razie, o, już raz trafiliśmy, czyli stracił jedną część życia. Nie wiem dokładnie ile tego życia mam. Znaczy on ma, ale jak widziałem naprawdę te jak widziałem tych bossów na wyższych poziomach, to jest naprawdę ciężko. Jak ten misio, co my z nim walczymy, jest taki, tylko że czarny i on ma, nie wiem, tam mało HP, ale strasznie dużo bije. I to jest naprawdę jeden z poważniejszych bossów, którego ja bym się obawiał. Kupimy sobie panią, która tutaj będzie ich troszeczkę spowalniała. Nie no, bijemy ich całkiem mocno, więc to nie powinno być dla nas problemem tak naprawdę. Jeszcze jak zaraz wleci jakiś delikwent czy kotki w boksie. O, pokonaliśmy już ich, więc to już jest tyle w sumie. Bardzo szybko to poszło. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej walki z tym bossem, jednak nie było, więc bardzo dobrze. Dobrze, rekord nowy mamy, expa dostaliśmy właśnie 30 cat fooda i nasza energia została zreworkowana. Dostaliśmy od nowa te 100 energii, więc spoko, w sumie wyszło całkiem fajnie za 30 cat fooda, kilka minut grania, nawet chyba nie kilka minut, tylko minutka grania i mamy to. A my w tym momencie przejdźmy właśnie do ostatniej mapki Empire of Cats. To, z tego co wiem, będzie ostatni chapter w Empire of Cats, potem już tylko zostanie Into the Future i to będzie koniec tak jakby takich chapterowych przygód. Tutaj, jeżeli uda nam się wygrać tą walkę, teraz dostaniemy Valkyrię. Valkyria, z tego co wiem, jest naprawdę dobra, więc chciałbym ją dostać, ale do tego będzie potrzeba nam otworzyć sobie rare kapsułę. Może trafimy ja Ultra Selection. 30 milionów celebration. Wiecie co? A w ogóle tutaj teraz znowu mamy 100% uber super rara. Czyli
1500 tego cat fooda za 11 kapsułek. Już to kiedyś otwieraliśmy, ale to kosztowało 750 na promocji. Zobaczmy, ile to by kosztowało, jakbym musiał dokupić 1000. No trochę. Trochę bym musiał dołożyć pieniędzy. Raczej nie, ale dobra, bo tak, tutaj mamy tego, tutaj mamy dużo tych, a tutaj mamy Majestic Zeus, ale wydaje mi się, że to będzie lepiej otworzyć i no i co, spróbujmy, może wypadnie Super Uber Rare, może będzie legenda, kto wie, 3-4, zaczynajmy, mam wielką nadzieję na legendę, ale raczej nie liczę na legendę, chociaż, co to jest, nie, no, rarową kartę, no super po prostu prześwietnie. No użyję go sobie, bo czemu by nie, ale miałem naprawdę, no nie wiem czemu pomyślałem, że będzie legenda. No nie powinienem takich rzeczy myśleć, no. Zobaczmy, ej, bo teraz chyba będę mógł Delikwenta ulepszyć na wyższy poziom, mam 100 tysięcy expa. Pamiętam, że chyba mi tam dwa levele do niego zostały. To był Super Rare? Delikwent? Tak. O nie, 148 tysięcy kosztuje jego ulepszanie. No to jeszcze mi trochę brakuje, ale niedługo będziemy mieli go na 10 poziomie, więc super. O, nawet nie wiedziałem, że teraz jest Treasure Festival, czyli mamy większą szansę na znalezienie treasure'ów w każdym stage'u. 60 energii kosztuje aż Moon. No powiem wam tak, nie do końca wiem, co powinienem, w co powinien tutaj... Sniper the cat. Cat sniper prowadzi cover fire and pushes back enemies. Attack power is proportional to the cat boss. Wezmę to chyba sobie, wiecie? Mogę wziąć dwa. Wezmę sobie to i coś jeszcze. To? Dobra, wezmę to jeszcze. Bo wydaje mi się, że będzie mi to bardzo potrzebne na Moonie. Zwłaszcza, że pamiętam jak z tamtym ile miałem problemów. Więc wezmę sobie takie dwa ulepszenia. W razie co jeszcze będę tym bogiem spaghetti się ratował. Ale myślę, że powinno być całkiem fajnie. Co tu są? Co tu jest? XT? Ja nie... Widzieliście tego bossa? To jest boss czerwony, czyli będę musiał korzystać z czegoś, co będzie dobre na czerwone. Do tego... I on idzie na jakichś duchach. No takiego czegoś się z pewnością nie spodziewałem. Jestem w szoku. Ale tak, mamy na maksa pana tego. Mamy też tego snajpera. Kiedy ten snajper strzela? Nie wiem, jeszcze chyba nie strzelił ani razu. Ale no tutaj już mamy problem. Przy samym starcie tego wszystkiego. Zaraz oczywiście kupimy jakieś lepsze kotki. I będziemy zbierali na tą naszą ostatnią Super Uber Rare'a, ponieważ ona jest naprawdę mocna. I wydaje mi się, że to będzie nasza jedyna szansa, żeby pokonać właśnie te kotki i tych przeciwników, które tutaj mamy. Bo ta legenda jeszcze tam jest nosorożec. Wiecie, jakie to będzie ciężkie, co? Zdajcie sobie z tego sprawę. To... Na hitka mi ściągnął te najlepsze te. No to super zabawa, wam powiem. Po prostu, nie no, muszę zbierać na te, na nasze legendy. Jak się tym strzela? O nie, wyłączyłem to, ja chcę to mieć włączone. Jak się tym strzela? Nie wiem, użyję teraz fire'a. Go. Okej, no wszystko mi umarło. Okej, a on strzela ten snajper, dobra, no to wiecie co? Ja po prostu poczekam w tym momencie, aż będę mógł użyć tej mojej super legendy ostatniej. Wydaje mi się, że ona będzie dość przydatna w tym momencie. No i resztę co? O, patrzcie, zniknęła. Tutaj teraz puścimy takie kotki słabsze troszeczkę, żeby mogły atakować akurat tych ludzików i inne rzeczy. Ale powiem wam, naprawdę obawiam się tego wszystkiego. Ten ma jakiś taki dziwny atak. No i bije dużo, to widać. Ale jednak może gdyby dwie legendy naraz puścić w tym momencie... To wie, zbieramy na następną legendę, czy raczej lecimy z kotkami w boksie? Myślę, że lecimy z kotkami w boksie. Jeżeli nie będzie mi dane tego zrobić, no to kupimy coś właśnie od boga spaghetti. Bo wydaje mi się, że to będzie naprawdę mega, mega trudne. Ale dobra, na razie idzie fajnie. Mamy już teraz dwie legendy, więc powinno być całkiem spoko. Kupimy jeszcze panią, która troszeczkę... Nie, no w sumie nie idzie nam źle, tak mi się wydaje. On faktycznie jest mocny, ale... Nie, zabił mi tamtą... Koleżankę mi zabił tamtą. I w tym momencie już nie mamy wcale aż takiej mega mocy przebicia. Trzeba, a nie mogę teraz nawet na nią dozbierać, bo ona ma przecież cooldown. Mam problem, i to taki niemały problem, wam powiem. Szczerze powiedziawszy, boję się. Boję się tego, co tutaj się stanie. Na razie trzymam ich z dala od siebie. To jest na pewno duży plus. Ale, no też jakoś nie za bardzo bije tego tutaj bossa, więc może być różnie, może być różnie. On cały czas nas tam atakuje, dość mocno. Może ja tych tanków powinienem więcej tutaj porzucać. Dużo też daje tych wróżek i tak dalej, ale no powinienem na pewno. Tutaj kotki w boksie, jeszcze delikwenta, a potem... O! Trafiłem go raz. Dobra, jedno życie mu zabrałem. Jeszcze trochę będzie trzeba na pewno na niego tutaj podziałać, ale... O nie. Ale i tak jest całkiem spoko, chciałem powiedzieć. Jednak teraz wszystko mi dobre zginęło. No nie za fajnie. Muszę znowu legendę kupić, tylko którą? No teraz kupię tą na pewno. Nie ma co tutaj zwlekać z tym. No ale nie jest fajnie, nie jest za fajnie. Ma strasznie mocny atak ten boss.
Nie wiem, nie wydaje mi się, żebym go pokonał, chociaż może, kto wie. Dobra, jak on będzie atakował, będzie mi będzie ładował swój atak, jak na przykład teraz ja użyję tego, bo to go chyba powinno wytrącić z uderzenia. No wytrąciło go na chwilkę faktycznie, ale nie jakoś mega dużo. I tak odsieknął mi 3/4 mojej floty tutaj, więc spoczko. Co jeszcze dobre powinienem? No niestety większość moich rzeczy nie jest dobra na czerwonych, więc nie ma co też tutaj się zbytnio podniecać. Mam tylko tych z mieczykami, muszę ich częściej pewnie tutaj wystawiać. Ale jego atak jest dość mocny i on, no, niszczy mi te rzeczy. Znowu wejdzie ta druga legenda. Będę miał znowu dwie legendy w akcji, więc może tym razem będzie odrobinę lepiej. Delikwenta by się przydało dość mocno. Czy on dostał, że się tak odsunął? Być może. Ale on pewnie teraz sieknie mi bardzo dużo i zabije moje legendy. Nie zabił mi legendy, ale zabił mi kotki w boksie i inne rzeczy. Więc całkiem okej. Okay. Dobra, musimy tutaj, no musimy sobie jakoś radzić. Legenda tamta padła. Niestety, tutaj znowu nieciekawie się dzieje. Mamy to. O, drobec, trafiłem go chyba znowu, bo odleciał troszeczkę. Powinno być, o nie. No jak on tak szybko zabija tą legendę? To nie ma sensu kompletnie, nie wiem co mam tutaj zrobić już. Ja nawet nie jestem chyba blisko, żeby go pokonać. Jeżeli go pokonam, to faktycznie będzie na plus wszystko. Ale nawet się nie zanosi tak naprawdę, żebym go mógł pokonać. Zobaczcie, on w tym momencie idzie do mnie już. Ja nie mam już tutaj żadnej odpowiedzi na niego tak naprawdę. Mogę użyć mojej legendy jeszcze raz. Kilka razy go już siekłem, no to fakt. Nie zbliżają się jakoś mega mocno do mnie. I to pozwala mi faktycznie gdzieś tam troszeczkę mieć przewagi dzięki temu, że on jest daleko i że on powoli to życie będzie tracił. O nie, mogłem użyć legendy, nie mogłem kupić legendy. On to życie gdzieś powoli będzie tracił, więc tak czy siak nie jest najgorzej. Teraz już niestety nie ma znaczenia to, czy mamy na maksymalnym poziomie produkcję złota, czy nie. Tak czy siak jest niekolorowe. Kolejna legenda padła. No to jest właśnie ten jego przywilej, że on bardzo szybko atakuje, ponieważ ma dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy ma, więc jest małym... O, jest kolejny raz go uderzyliśmy. Dobra, to teraz na pewno go uderzyliśmy, więc spoczko. Ale on, patrzcie, no jednym atakiem niszczy nam wszystko. Dosłownie wszystko. Dobra, fire. Anulowaliśmy mu tego i zabiliśmy bardzo dużo rzeczy przy okazji. I on był za daleko, żeby coś uderzyć, więc wyszło całkiem przyzwoicie. Teraz niestety wszystko tam nam umarło, co mieliśmy. Ale zobaczcie, jak przeszliśmy z jednej strony na drugą. Całkiem przyzwoicie to wszystko wyszło. Więc nie ma co chyba się jakoś mega załamywać. Warto wysyłać te tanie rzeczy, myślę, że też nam, żeby cały czas był jednak tutaj, żeby cały czas były dostępne te lepsze kotki. Nawet nie tylko te lepsze kotki, ale żeby po prostu cały czas coś tam było. Wydaje mi się to całkiem sprawiedliwe. Zresztą te kotki na żabach też są całkiem przyzwoite na te czerwone monstery. Ale no tutaj, zobaczcie, no jest ciężko, jest naprawdę ciężko. Muszę znowu zbierać na te legendy. Tylko że to jest tak naprawdę takie trochę useless, bo no co, my kupimy znowu legendę i znowu ona zaraz spadnie na wszystko. Muszę też troszeczkę bardziej zacząć uważać, co jest dobre na co, bo na razie wcale nie jest aż tak kolorowo, jakby mogło się wydawać. Moje kotki zazwyczaj są mega słabe na wszystko tak naprawdę. Ile ty bijesz tym? No dużo bijesz, bardzo. Więc to mi się podoba. Dobra, wiecie co, jak zaraz on zacznie znowu ładować swój atak, to ja znowu użyję... Wiecie czego? Dobra, teraz używam tego. Go. I tutaj jeszcze podjazd. Zobaczcie, bardzo mało teraz mu zostało rzeczy. Niestety moja legenda znowu padła i on znowu wyprodukował mnóstwo rzeczy. No i to mi się nie podoba. To jest naprawdę problematyczne. Mega problematyczne. Zwłaszcza te nosorożce. Nie dość, że on jest mega mocny. W poprzedniej grze dwie głowy były chyba takie jakieś różne. I były bardzo mocne. Teraz znowu jest mega dużo mocnych rzeczy. I zobaczcie, na przykład ta legenda też zaraz padnie, bo te właśnie krokodylki i inne rzeczy cały czas go będą atakowały. To mi się nie podoba. Dobra, powiem wam tak, no atak tutaj jest bardzo mocny, ale no to jest tak, że my idziemy w jedną i w drugą stronę. On teraz użyje ataku i ja nagle stracę 3/4 swoich jednostek. Zobaczcie, ile on tam rzeczy bije. Może to jest wybór, żeby... Bo on ma jakiś chyba limit rzeczy, które uderza, więc może jakby wysłać tam bardzo, bardzo dużo jednostek, to on nie będzie zabijał wszystkich po prostu, bo na razie no to faktycznie wygląda tak, jakby on zabijał wszystkich. Mogłem poczekać jeszcze z tymi kotkami w boksie. Tak, bo umarły po prostu tak, o, wzięły i na hitka zginęły. Nie poda mi się. No i teraz mi została jedna legenda, która też zaraz zginie, bo bardzo dużo rzeczy ją atakuje. No i to będzie tacyt w tym momencie. No dokładnie, nawet nie zdążył zaatakować, ale teraz będzie spoko. Znowu wyślę tą drugą legendę. No nie wiem, czy nawet wyślę tej drugiej legendy teraz. Pierwszy raz w sumie mam taki moment, w którym zaczyna być niebezpiecznie, ponieważ oni bardzo mocno tutaj do mnie doszli, a ja muszę czekać, aż mi się naładuje ta druga legenda, bo nie ma sensu teraz jej nie wypuszczać. Dobra, o, mogę fire, więc odepchamy to troszeczkę wszystkich. I jeszcze ona zaatakuje, więc wyszło to całkiem przyzwoicie. Czasami się opłaca tak właśnie stracić troszeczkę jednostek na poczet tego, żeby jednak coś wysłać.
Tutaj on zaatakował. No on musi kiedyś upaść. Już kilka hitków dostał, więc nie ma już maksymalnej ilości życia, ale też nie ma minimalnej ilości życia, więc nie ma co też się jakoś mega tutaj podniecać. Tak czy siak, no już kilkanaście minut trwa ta walka. Nie zanosi się na razie na to, żebyśmy jakoś mega mocno wygrywali tą grę. On obija naszą bazę. My ani razu jeszcze jego bazy nie obiliśmy. Mam też nadzieję, że to nie będzie kolejna taka walka, w której oni na przykład faktycznie będą... O! Jest! Pokonaliśmy go! Co? Dobra, udało się. Teraz muszę bardzo szybko wszystko spamować wszystkim, żeby jak najszybciej... Żeby on się nie pojawił znowu, bo jak on się znowu pojawi, to ja się poddaję automatycznie. No serio, to nie miałoby sensu. Ale dobra, poszedł. Nie ma już tamtego bossa, więc to może być gra wygrana. I to w sumie bez żadnych cheatów, bo był tylko ten sniper cut, który nam troszeczkę pomagał. No i to, że mieliśmy więcej tego. Ale no zobaczcie, co tu się dzieje. To może być ta gra. To ta gra może wygrać nam wszystko. Wydaje mi się, że tak będzie. On już nie powinien się odradzać. To był jednak boss taki maksymalny. Powiem wam, tyle gadałem w tej grze. Tyle się różnego rodzaju rzeczy działo. No po prostu jestem mega... Aż jestem zmęczony tą grą. Ale udało się! Udało się zrobić kolejny moon. To już drugi mój i ostatni prawdopodobnie, bo tak, bo w następnym, w Into the Future są już inne mapki. Bardzo się cieszę, teraz chyba będę mógł ulepszać swoje koty do 20 poziomu, więc będziemy mieli nowe wszystko, nowe ewolucje, nowe koty. Bardzo mnie to cieszy, tylko teraz skończmy, proszę, wygrajmy tą grę już do końca, niech tamten się nie pojawi. Nawet jak teraz chyba by się pojawił, to i tak nie za dużo by mu to dało. Miał 200 tysięcy ta bazy miała życia, więc bardzo, bardzo dużo. Tak czy siak, udało się! Ale nie mogę już więcej dawać rzeczy. Jestem mega szczęśliwy, że to się udało. Bardzo mnie to cieszy. Był mega mocny ten boss, nie oszukujmy się, naprawdę. Dawno takiego, nigdy z takim mega mocnym bossem nie walczyłem. Na hitka ściągał praktycznie wszystko, co miałem. Ale to nie ma kompletnie w tym momencie znaczenia, bo udało się to zrobić. Achievement unlocked, Superior Moon jeszcze dostałem, czyli chyba... najlepszego treżera, jaki był możliwy. Jest mapka, jest opowiadanie po raz kolejny. Czekałem na to mocno. Jestem mega... szczęśliwy, że udało nam się to zrobić. Czy będzie jakieś tak? Po wszystkich tych walkach świat zawładnięty został Battle Catsami. Ale to chyba już widzieliśmy, bo to jest chyba to samo, co było w tamtym. By the Cats, tak, to było to samo, czyli że świat zawładnął tym. A new chapter from Empire of Cats is available. Select Empire of Cats from the screen to take a new... A nie, jest dalej, jeszcze jeden. All filter enabled. You can see all capsules in your storage. Dobra. The level cap has been increased. Dobra, czyli faktycznie będziemy mogli ulepszać na lepsze kotki. All creel bonus. You get Valkyrie cut. Dostaliśmy też Valkyrie, więc super. To jest chyba super uber rare też. Myślałem, że będą... że nie będzie trzech chapterów, tylko że będą dwa. Że są dwa tutaj i trzeci tamten. Ale jednak są tutaj trzy chaptery. W sumie nawet mnie to cieszy. Tutaj dostaniemy takiego Bahamuta. No jest przekozacki. Fajnie to wszystko tutaj wygląda. Zobaczmy, co dostaliśmy, bo dostaliśmy chyba super uber rera. Powinniśmy dostać, tak? Czy to jest... a nie, all cats. To co to jest? Nie wiem w sumie. A tutaj po prostu będą wszystkie kotki. Ale to po prostu specjalny kot? To jest Valkyria? Myślałem, że to jest uber rare. A wychodzi na to, że Valkyria to jest specjalny kot. Czy tak jest? Tak, Valkyria to jest specjalny kot. Wezmę ją sobie i ulepszę, nie wiem, na maksa? Mogę? Tak, nie mogę. Dobra, Valkyria wygląda całkiem spoko. Poczytajmy sobie o czym, na co dobra jest Valkyria, bo to w sumie całkiem ważne. Ale będziemy mogli udostępniać na przykład tego tank kata na 30, na 20 poziom. No zobaczcie, mogę teraz to... nie, teraz mi nie starczy, bo tamtego, ale no... bardzo mnie to cieszy, na pewno do przyszłego odcinka pozbieram trochę expa. Menu, musimy zobaczyć Valkyrię, bo to dość ważna karta dla nas w tym momencie. Filter, gdzie ona będzie? Ona jest specjalnych. Special cut, tutaj nie ma, tutaj jest... o nie, to nie Valkyria, to jest Lil Titan cut. Czy ona jest dobra na coś? Nie ma, tylko Aria, tak i to w sumie wszystko. Czy ta będzie dobra? Nie będzie. Ach, powiem wam, naprawdę... jestem przeszczęśliwy, bardzo fajna gra. Bałem się, że nie uda mi się tego bossa zrobić. Nawet byłem przygotowany, że kiedy zaczynałem ten odcinek, że jednak zrobię to. Znaczy, zagramy dzisiaj bossa tego Moona, ale nie uda nam się skończyć. Jednak udało się skończyć i to całkiem, z całkiem przyzwoitym wynikiem. Dobrze, że się nie poddałem, bo ta gra też już była troszeczkę nudna. Cały czas w jedną i w drugą stronę, w jedną i w drugą, ale wiedziałem, że w końcu padnie ten boss, bo już kilka hitków dostał, więc poszło całkiem fajnie. Powiem wam tak, będziemy powoli kończyli, bo nie ma tutaj sensu już dalej grać, zrobiliśmy wszystko. Jednak będzie trzeci chapter, tutaj już będę dużo szybciej sam przechodził, dużo więcej sam przechodził, więc może pojawią się jakieś dwa
odcinki z tego chapteru, nie wiem, w połowie i pod koniec. Z nowymi kotkami, z nowymi ulepszeniami, dajcie znać oczywiście, czy chcecie. No i najważniejsze, jeżeli wbijecie te 3000 łapek pod tym filmem, to w przyszłym odcinku otworzymy tą platynową kapsułę i tam będzie gwarantowany Uber Rare, czyli bardzo fajny kotek. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o G2, gdzie z kodem mano 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki. No i co? Oczywiście link w opisie do G2, tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco, a na dzisiaj żegnam wszystkich kotowych świrów. Trzymajcie się. Pa, pa.